No to dopytamy o najważniejszą wiadomość czwartkowego wieczoru. Dlaczego dzisiaj w treningach bez Kamila, Dawida i Piotrka? Odpowiedziałbym, dlaczego nie, ale wiem, że to nie przejdzie. Zdecydowanie. Trenerzy zadecydowali, że trzeba odpuścić chłopakom. Jest bardzo dużo tych treningów tutaj. Jesteśmy na Mistrzostwach Świata i to, co miało być do natrenowania, już zostało natrenowane. Teraz już w zasadzie się nic nie zmieni. Tym bardziej, że te skoki były bardzo fajne chłopaków. Może nie były to skoki na wygranie, ale wiedzą chłopaki, na czym to polega, wiedzą, co mają jutro zrobić w kwalifikacjach, a najważniejsze pojutrze w konkursie. Więc trenerzy postanowili, że dzisiaj po prostu odpoczną, zrobią trening. Ale to wyszło od trenerów, rozumiem, od samych zawodników. Nie, to wyszło od trenerów. Pytam też o to dlatego, że Kamil wczoraj trochę narzekał, że jeszcze ta pozycja nie jest taka, że trzeba skakać i tak dalej, a dzisiaj go nagle nie widzimy. To ma być też taka trochę zagrywka taktyczna, że pokazujemy, jesteśmy silni i bójcie się nas inni? Myślę, że nie do końca tak jest. Na pewno gdzieś tam to pokazuje, że myślimy o tym, żeby chłopaki byli zregenerowani przed konkursem w 100%. Oni dzisiaj przeprowadzili trening, regenerują się. Jutro mają jeden skok próbny i te kwalifikacje w zasadzie to też powinna być tylko i wyłącznie formalność, więc dlatego to jest kolejny jakby skok, który jeszcze mają przed konkursem. No i taka decyzja, żeby po prostu dzisiaj odpocząć. Chodzi o to, żeby najwięcej energii skumulować na sobotnie popołudnie. Dokładnie tak, tym bardziej, że w ostatnim czasie było bardzo dużo podróży takich długich, bo była i Rumunia i był tutaj przyjazd samochodami, także myślę, że warto gdzieś tam nawet zaryzykować, jeśli ktoś by to tak mógł określić, żeby dzisiaj odpuścić ten trening, skoncentrować się na tych jutrzejszym treningu, kwalifikacjach i zawodach. Rozmawiamy w trakcie ostatniej serii treningowej w czwartek. Ty już wiesz, którego chłopaka jutro zabraknie w kwalifikacjach? Nie, na razie można powiedzieć, że z remis wczoraj skakał lepiej Kuba, dzisiaj Klemens, także trenerzy mają ciężki ogryz, orzech do zgryzienia. Podejmą decyzję na pewno po. Dziękuję. Dzięki.